Witamy Państwa serdecznie, jak zawsze, z Centrum Harmonii. Dzisiaj to mamy, to jest takie święto, no chyba dla nas, dla Centrum więcej. To są nasi ostatni goście w sezonie tutaj. I mamy przerwę. Zaczynamy od 15 września, już mamy gości, tak jak powiedziałam. I cieszymy się, taką radość, jak my mamy i Pieta, Simone, wszyscy razem, bo żeśmy tego jeszcze nigdy nie robili, takiej przerwy, jak teraz zrobiliśmy, żeby po prostu odpocząć i swoje własne tam rzeczy, zaległości, żeby tam ale sobie... Ale może taką dodać, że nie tak jak w tym roku jeszcze tak mieliśmy, że no, 7 dni w tygodniu jesteśmy tu. Tak, to, no mieliśmy po prostu, nie mówię natłok, bo ja nie robię zbiorowisk. Nie robię żadnych warsztatów, bo tu nie chodzi o masowe, tu chodzi o jakość. O jakość, nie o ilość. I także cały rok żeśmy pracowali, naprawdę zasłużyliśmy sobie na ten odpoczynek. Tutaj mamy, nasi ostatni goście są ze Szwecji. To jest Michał i Ola. Także muszę Wam powiedzieć, bo to będzie wcześniej pokazywane, jak dojdziecie do sesji z Michałem, z Olą. Mieliśmy jedną sesję, dlatego że no, mogliśmy jeszcze jedną zrobić, ale ten przypadek, że jej tata umarł właśnie wczoraj w nocy, to wiem, żeby były zakłócanie energetyczne, być może, żeby tam było coś i ta koncentracja po prostu wtedy w tym miejscu, by było dużo płaczu, a wie, o co chodzi, bo jest na tyle już rozwinięta, że więcej się cieszymy dla tej duszy, bo to oczyszczanie, tam ty numer powiedziałeś, nie? 161 właśnie tam jest, że bo Ola wysłała jeszcze zanim tutaj przylecieli, żeby oczyścić ojca, stanu nie znaleźliśmy, ale ta dusza sama się wypowiedziała właśnie, że już się cieszy na odejście, że już nie chce więcej tutaj na tą planetę i tak dalej. No i stało się. Przed operacją uciekł lekarzom, po prostu nie chciał do przeciągnięcia doprowadzić. Dusza wie, o co chodzi, nie? Bo informacje mają, dlatego się cieszymy właściwie dla niego. Jeszcze na samym początku, a co tutaj jeszcze z Michałem, trzy, no teraz żeśmy właśnie tą trzecią mieli. To jest księga wejściowa, informacyjna, połączony jest ze wszystkimi po prostu informacjami. Także i to jeszcze na nasze dzisiejsze zakończenie, no to już taki jak na torta się bój, śmietankę się... Wisienkę. Tak było. Czy wisienkę, no dosłownie, ale to jest nie koniec, to jest dopiero początek. Tak jak jeszcze przed rokiem, no tam były wpisy, że światuchowy tam... że jeszcze nie teraz, nie tak, bo nie był nikt jeszcze do tego gotowy, żeby to przyjąć. I to małymi krokami, także ta wiedza, jak się otwiera, otwiera się pomału. Trzeba wpierw przerobić to, co się do siebie bierze i porównywać trzeba. Trzeba się po prostu poczuć, czy to jest to, czy ja jestem na tym etapie przyjęcia. I to dlatego tak, bo teraz to było, to musiałam przerywać, za każdym razem musiałam przerywać. Za dużo na raz. Żebyście to słuchali, to jest jak monotonia, ale to się przelewa informacje niesamowite. Tą wiedzę to po prostu jakaś jest we mnie, ja to wiem, ja zadaję pytania, potem jak nie pamiętam po tej sesji, tak samo jak to odejdzie też od każdego, kto jest w hipnozie, ja oglądam potem. Jak oglądam, to się pytam, skąd te pytania się przelewają, bo ja tą wiedzę mam, to jest tylko mój aspekt, a tam jestem tam, wiem, kim jestem i mnie nic nie zaskakuje, ale cieszę się, że jest przekazywane wszystko, bo tak powinno być. Na samym początku, tutaj zanim dopuszczę moich gości do słowa, bo ja to zawsze taka mówię, mam gości, oni coś powiedzą, a ja... No, taka jestem z natury, jakby tego czasu było mi za mało. Tutaj jest też prośba i zezwolenie od Agaty. Chodzi o oczyszczanie. Tam jest nawet opisane, jest każda dusza jest cenna, tak? Obejrzyjcie sobie, to jest Agata przekazała. Chodzi o osobę Jason i prosiła o to, żebym ten przypadek powiedziała. To było przed, żeśmy oczyszczali przed 2 tygodnie, to było? Numer 154. Numer 154, pyta, on to wszystko pracuje, to się zna na tym.
Agata pracuje w domu dla niepełnosprawnych, tak? To się tak, tak nazywa, nie? Tak, tak. Dla niepełnosprawnych. Tak, to jest... Tak. Tak, to chodzi o ten. I opiekuje się tam Jason. To jest chłopak, który ma 13 lat. Jest bardzo wyrośnięty. I jak Agata tutaj przyjechała, no po raz drugi była, powiedziała, że ona ją paraliżuje, jak podchodzi do niego, a musi się nim opiekować, bo jest... I odczuwa potężny lęk. Mówi, że oczy ma demona, normalnie jakby chciał zabić. No, dużo żeśmy o nim nie rozmawiali, no i była prośba, oczyśćmy go. No i żeśmy go oczyścili tam właśnie. A Państwo sobie zobaczcie, ona wchodzi po oczyszczeniu, zaraz wchodzi w hipnozę i jest walka z zewnątrz o tą duszę. Nie będę się rozpowiadała, bo to nie ma ten. No i właśnie żeśmy widzieli zdjęcie, no rzeczywiście spojrzenie, jak to się mówi, spojrzenie, które może zabić, tak? No i także on, żeśmy go oczyszczali w czwartek, w piątek, a potem odlecieli i miała iść do pracy właśnie we wtorek. No i była sama ciekawa na te zmiany, bo to parę dni po oczyszczeniu. No także pierwszy SMS, no chyba wam czytałam, tak, tak, ten co tak, przyszedł, bo na nockę była, mówi, że nie odczuwa lęku, nie paraliżuje ją, że śpi. On nie spał. Po 2-3 dni on wydawał straszne dźwięki, z niego wychodziły krzyki, mocował się, bo później po tym oczyszczaniu nam opowiadała, co rzeczywiście tam się odbywało. Krzyczał, żeby go zabili, wreszcie uwolnili. Cały czas jakby walczył z kimś, no coś przerażającego. Wzrok. On napisał, że wzrok ma taki obłędny. Taki no i nocą. Obłędny wzrok, normalnie jakby mógł to być niebezpieczny. Niebezpieczny wzrok. No i dostaliśmy pierwszego SMS-a wiadomość, że wzrok się zmienił, jest spokojny. Zaczyna mówić pierwsze słowa, po prostu mówi, ja nie chcę, albo coś, co tego nie było. No, zaskoczenie wielkie. Dostaliśmy wczoraj następnego SMS-a. Przedwczoraj. Tak, bo wczoraj już wam odczytałam, tak. Nie? Następnego SMS-a. Aha, jego mama przychodziła w odwiedziny, którą on ignorował, w ogóle nie zwracał uwagi i agresję pokazywał. Także ta matka nie miała do niego bliższego kontaktu, nie mogła. No i przedwczoraj przyszedł SMS, przyszła mama na odwiedziny, on wstał, wziął ją w ramiona, powiedział, ja Ciebie kocham. Także to było, no mi teraz już cisną się do oczu. Także tam cały ten personal, no są szokowani. To ja jej napisałam, no medycyna nareszcie zadziałała. Ona się ze śmiechem, no naturalnie. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do momentu, że opowie ona sama tą historię tam. Na razie zostawiamy to, niech się rozwija. Także, te dźwięki, które tam potem, jak przy oczyszczaniu, potem żeś potwierdziła Agata, jak tą ciemną energię, która z niego wychodziła i Simone widziała na tej bazie, jak wciągane były te, do tego komputera, ta maszyna go wciągała, tych ciemnych, że widziała trzy postacie i te krzyki, dźwięki, odsłuchajcie tą i zobaczcie, co dzieje. Rzeczywiście on te dźwięki, potem Agata mówiła, że takie dźwięki on wydawał cały czas non-stop. No, cieszymy się dla Jasona. Niech powraca z powrotem, jest uwolniony, dusza jest wolna. Także teraz musi to wszystko się przestawić, te całe po prostu zachowanie się za ten, to idzie, to jest proces, bo tam zdaje się, że on był też cały zatopiony w tej energii, która odnawiała wszystko i mu ten. Także zawiadomię was o dalszym rozwoju Jasona, to jest młody chłopak, niech się rozwija. Mam nadzieję, że kiedyś będzie sobie mógł rodzinę założyć i
żyć w spokoju i miłości, i tą miłość przekazywać, bo kim on jest tam właśnie, kim ta dusza jest, tam jest też oczyszczanie, także jest cudowną duszą, dlatego ciemni nie chcieli go wypuścić, tak? Także fajnie. Teraz żeśmy właśnie tu też popracowali, trochę dam czas ucieka, nie wiem, żeśmy stwierdzić, że rzeczywiście czas jakoś umyka, szybko. Ale teraz wiemy, co dlaczego, się dzieje, tak. Dlaczego. Tak. To odczuwamy, tak? I teraz może, no miałaś ze Stefanem, miałaś operację fantomową, tak. Była wymiana. Była wymiana gałek ocznych. Gałek ocznych? I... Nie gałek, tych pupili. Pupili. Jak się nazywa? Źrenic? Źrenicy. Źrenic, wymiana źrenic. No powiem tak, o nie noszę szkieł tu, nie muszę. Ze szkłami kontaktowymi przyjechała. Tak. Nie nosi. Nie mam potrzeby. Ja wiem, że wzrok nadal jest, no wiadomo, w szkłach jest troszkę ostrzejszy, ale ja miałam duże problemy, jak nie miałam szkieł przez kilka godzin, bo już mnie zaczynało... Ciało fizyczne już dawało znaki. Ubrałam tu chyba na próbę, gdzieś szliśmy i stwierdziłam, że nie, coś mi tam w oku siedzi. Tak. Tak. I powiem, I że... Śpię spokojnie. Śpię spokojnie. Tak, tak. Śpię spokojnie, pomimo tych informacji o tacie, który postanowił, że jednak opuści nas. Odebrałam to naprawdę w spokoju i to nie jest taka reakcja, jak ja bym reagowała normalnie, kiedy się pamiętam w takich sytuacjach. To jest coś niesamowitego. Natomiast ja wiem i czuję, że to nie koniec i że on wiedział, co robi i no, życzę tak. Rozstrzygnęła sama. Tak, i życzę tej duszy, żeby odnalazła swoje lepsze miejsce. Natomiast wracając do Stefana, ma niesamowity potencjał uspokajania w ogóle wewnętrznie ciała, bo my możemy tutaj zasugerować, co chcemy, żeby zrobił. Ja zasugerowałam dwie rzeczy, ponieważ to były takie dwie, które najbardziej mi przeszkadzały ostatnio. Tu jeszcze troszkę problem z jajnikami. Ten niesamowity po prostu wodospad energii, jaki otrzymałam od Stefana, postawił mnie na nogi i czuję do dzisiaj jeszcze. Więc polecam naprawdę każdemu, ponieważ w zdrowym ciele, w zdrowy duch i odwrotnie. I to jest, ta harmonia jest bardzo ważna. To są operacje bez noża, bez ten, to są operacje na polu energetycznym. Na polu energetycznym, tak. I na ciele. To nie, że to tak oczyszczanie to jest coś innego, a operacje fantomowe coś innego. Tak. On tutaj siada, skupia się, Rafael, wchodzi jego energia w niego i zaczyna się. U nas się wzrok zmienia. Tak. Wtedy on jakby patrzył i ciebie nie widzi. To jest coś, on jest tam. On nie? Widzi podejrzewam kolorami, widzi nasze kolory energetyczne. Tak mogę sobie wyobrazić. Nie wiem, można zapytać Stefana, jak to widzi. Ale wyjadę stąd z bardzo dużym wewnętrznym spokojem i dziękuję bardzo za to. Tak, tak, dziękujemy serdecznie. Ja mogę od siebie dodać, że miałem trzy niesamowite regresje, które połączyły wszystkie moje pytania, które kiedykolwiek zadałem sobie. I ostatnia odpowiedź, ciężko nazwać to odpowiedzią. To przyszło, że to jest tak wszystko oczywiste, ja to widziałem, jak to jest wszystko oczywiste, wystarczy się tylko otworzyć, nic więcej, nie trzeba głęboko szukać, wystarczy się otworzyć. Taka prostota jest, odnaleźć siebie, rozświecić to właśnie, to serce energetyczne, to jest ten kryształ, ta czystość, która to jest. Trzeba go pielęgnować. Wtedy wszystko przyjdzie samo. To jest tak proste, obejrzycie, będziecie widzieli, łączcie się z naturą, rozumiecie, to co, że kupiłaś sobie buty, czy ty, czy on, czy odcisk się robi, to zamiast se pochodzić na pieszo, czy na boso, czy w skarpetkach, to ciśnie się następne buty, następne, tak, bo dopasowuje się i noga zaczyna gnić, pięta się psuje. Tak, tak. Po prostu żyjemy w tym głupim takim mniemaniu. Tak. A to jest całkiem... To jest odwrotnie. I ta prostota miała być zabroniona, żeby doszła tak. do was wszystko, z powrotem, do bardzo... nas wszystkich. I żeby ten powrót to jest tylko całkiem prosty. Nie? Możemy potwierdzić również, ja myślę, że to jest z obserwacji Michała, regresji również z mojej, że każdy z nas wie, co jest dla nas dobre, każdy z nas czuje i nas tylko ta pierwsza świadomość
pomyśl rzeczywiście, w rzeczywistości zabija tą naturę rzeczy, zabija blokuje. To, blokuje i po prostu spycha na dalszy plan i u niektórych bardziej, u innych jeszcze głębiej. Ciężko się dokopać z powrotem. Ale ludzie czują. Ludzie wiedzą, ludzie czują i bo naprawdę zawierzcie swoje intuicje. Nie bójcie się zła. Zło nie istnieje. To jest nasz wymysł, który po prostu się materializuje, nic więcej. Zło się przyciąga do siebie, tak. Ale się rozpoznaje i oddaje. Tak. Jeżeli nie rozpoznasz, zainteresuje cię to zło i to istnienie w tym, tak. Tej atmosferze zła, chciwości, tak. Chatania, nienawiści, podjudzania, wyzywania. Tak. Zostajesz i wtedy przyciąga się. Potem jak już na tyle ten człowiek jest doskonały, ten zły, to odszukuje innych i łączą się w te złe, tworzą się złe grupy. Na tym to polega, tak? I teraz rozpoznacie wszystko. Ja zachęcam, to jest będzie Michał 1, 2, 3 hipnozy. Także i Aleksandra czy Ola nazwiesz? Ola. Ola. Ola, tu się witają. Ola. Ola. Jak Michał mówi do mnie Ola na ulicy, wszyscy się ludzie odwracają i mówią cześć. No, no. Ale w chińskiej dzielnicy, jak byliśmy, to jak mówiła Michał, to wszyscy Chińczycy obracali, bo Michał znaczy Michał. Cześć. Michał. Tak. Michał się tak, Michał. Tak. Michał. Więc mamy takie witalne imiona. Bardzo witalne. Powitalne. Tak. Także i masaże. Tak, bardzo, bardzo Peter jestem pod wielkim wrażeniem. Zrobił fantastyczną Simone. Pracę tak. Nad moimi, jak ja to mówię, nad moimi skrzydłami, które już ledwo. No Simone pierwszy przygotowała bańkami. Simone przygotowała i też dziękujemy również. Dziękujemy wam również. Niesamowity zespół, bardzo, bardzo wrażliwy zespół, który wie co robi. Tak. Polecamy. No nieraz wpisy są, że rodzina oszustów, że tutaj, bo jak to może istnieć, żeby rodzina coś robiła, prawda? Tworzyła, to jest żeby dla ludzi, to jest nienormalne. To jest nienormalne, normalne jest to jak każdy, daleko tak, człowiek tak. Zaszedł, żeby nie chciał zaistnieć z rodziną. Nieraz się dusze tak dobierają, tak są kierowane, tak. Że właśnie to ma zaistnieć. To jest, to jest to źródło tego czegoś, co można stworzyć. Teraz w tej hipnozy była o talentach ludzi. Tak, o właśnie. Talenty ludzi, tak. Każda dusza przychodzi, ale jeszcze mówiłam, że każdy ma już z sobą jakiś talent. Bo to na tej pierwszym istnieniu na tej planecie to jest ten rozwój, gdzie dusza zaczyna iść ukierunkowanie, bo stamtąd już wie, jak będzie ukierunkowanie i tam zaczyna. To jest ten start, ta pierwotna planeta, którą tą ochronę dostaje jako pierwszą i ją ma cały czas, tak? Tak. I to jest to. I później schodzą na różne, w różne galaktyki, w cielesne czy duchowe i to jest ten rozwój. A tu jak przyjdzie, tak zamykany. Tak. I jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ja myślę, że do tego ja osobiście dojdę później, kiedyś. Natomiast uważam, że jeżeli, ja tak czuję to, że jeżeli ktoś czuje, że jest nie w tym pociągu, to znaczy, że należy z niego wysiąść. I to jest chyba też bardzo ważne, bo my pociąg czasami... Pociąg jedzie do celu. Pociąg jedzie do celu, to nie jest nasz cel. Jeżeli się czuję, bo ja znam wielu ludzi, sama z siebie znam te sytuacje, kiedy jesteś gdzieś i to nie to, i tylko gdzie po prostu szukaj, uciekaj powoli lub szybciej, zależy jakie są możliwości, ale... Słuchaj serca. Słuchaj serca i próbuj otworzyć inne drzwi, bo szkoda po prostu szkoda tego czasu tracić, szkoda się męczyć. Można odkryć niesamowite pokłady. W bramę wchodzi się szybko, tak, ale w jedną stronę możesz pchnąć, ale ją otworzyć z powrotem nie da rady. Nie da rady, jest za ciężka. Trzeba tymi bocznymi drzwiczkami gdzieś się przedostawać z powrotem. Czasem to jak Ola mówi, to są z doświadczeń. Czasem warto wyjść z jadącego pociągu, czasem to zaboli, ale warto. Czasami boli, czasami wiemy, że może mieć konsekwencje, ale naprawdę... Ale te konsekwencje tylko pomagają. Pomagają. Nic się nie dzieje bez przyczyny. No tutaj możemy powiedzieć, bo to było chyba wczoraj to było, nie? Jak był ten temat właśnie, że ciemna strona się skupia i to potem dojdzie, zobaczyłeś jak to woda zalewa, jak to się zapadnie, ale to będzie wyglądało jak naturalne katastrofa, ale to jest plan odgórnie. To jest plan. To jest odgórnie, bo już jest koniec, dosyć tego, co człowiek nie zrozumiał, trzeba temu człowiekowi pomóc, którzy są otwarci, nie chcą tego. To musi być harmonia. Ale to można powiedzieć, gdzie ta zapaść jest. To jest główna, bo ja tam nie wiedziałam, co wymieni, ale to jest właśnie, to jest pierwsze zapadnie się, to chodziło o Watykan. Tak.
I już znacie, są przypowieści, że połowy Włoch nie będzie, ten cały but zatonie, bo to będzie. Tylko nie my, czy daty, czy coś tam, to jest, zostaje dla naszej wiedzy, tego nie przekazuję, bo nie jestem od straszenia ludzi, to nie jest, ma nie powodować żadnego strachu. Nikt. Ten, kto chce tego dobra, to niech się na to cieszy naprawdę. Tak. Bo tutaj nie ma, to jest... Nikt to nie ma do czynienia ze złem, nie musi My tego bać. Nie zrobimy, my tego nie robimy, tylko to my natura. Przekazujemy. To wszystko jest natura, to jest ta czystość i powiązanie właśnie ze źródłem, a oni planują. A my tylko możemy przekazać to, co jest dozwolone przekazać, a to, co nie. Także będą ciała padać, będą i to będzie licznie i będzie się dziać, ale to już się dzieje. Nie pytajcie, kiedy się zaczęło, kiedy się zakończy, kiedy się zacznie. To wszystko jest proces, tak jak wszystko jest. Każda, nie ma chorób. Choroby są stworzone, każdy sobie stwarza sam. Tak samo żeśmy zakazili tą planetę Ziemię i to ciężko, żeśmy ją skrzywdzili, tak? Chemią. Ona teraz już jest w procesie właśnie dla nas odżywia, bo ten duch by mógł odejść i na prośbę na pewno by pozwolili, po prostu Ziemia się rozpada. Ziemia nie ma, pomaga. Nie ma. Ona chce podtrzymać to, co zostało tutaj stworzone, bo to jest cała galeria wszystkiego i to trzeba uszanować. Tak samo jak człowiek z własnym ciałem się obchodzi, tak ma. Dokładnie. Ale trzeba to sobie znaleźć, ten moment tego powrotu z powrotem i ten proces zdrowienia jest. I to są wszystko procesy, obojętnie jakie, proces gojenia zawsze trwa, to nie ma. Tak. Tak. Nie tak. Pierwsze odsunąć nieczystość, a potem już wszystko pójdzie. Tak ma być. I słuchać wewnętrznego głosu. Najważniejsze są intencje. Oczyszczać się, zacząć od oczyszczania, jak już tak nieraz mówię, trąbię, ale i powtarzać to nieraz trzeba, że przepraszać się i wybaczać. To jest pierwsze wielkie, wielkie oczyszczenie samego siebie. Czy powiedziałam, jeżeli nie masz możliwości osobistej, zrób to telepatycznie, na poziomie duchowym to dochodzi. To wszystko dochodzi. Ty jesteś wolny, a ten drugi, czy wybaczy tobie w ten sam sposób, czy zostanie w tym zawieszeniu, tej energii, to jest każdego osobiste. Tutaj nie ma zmuszania kogoś. Zrób, posłuchaj, siedź, nie jedz, nie pierdnij. Tego nie ma, to już nie istnieje. Każdy sam decyduje, co chce. Jak z jedzeniem, cudowna, no nieskończona właśnie, są informacje, wiedza, także jak wy ujrzycie, na jakich fałszywych tropach jesteście, jeżeli chodzi o odżywianie, o tą całą otoczkę, to wiele będzie z was zaskoczonych. Tak, jest to niesamowita wiedza. Dlatego warto słuchać siebie i warto słuchać, co mówi nasz wewnętrzny głos. Bo często robimy coś naprzeciw sobie, bo tak wypada, bo rodzina, bo znajomi, bo... Towarzystwo tak chce, trendy takie. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Łatwo jest się obudzić z tego. Tylko raz wystarczy powiedzieć nie, jestem kimś innym. I to przychodzi zaraz. I to można od razu? Tak. To można od razu zrobić. A od razu? Tak, nie trzeba się przygotować. Bez przemyślania, tak. Od razu. Tak, w każdej chwili. I zmienia się. Dużo. Nie wszystko od razu, to powiedziałem, to jest proces, ale bardzo dużo. Ale warto. Warto. Jestem dobrym przykładem, ale to jest długa historia. To jest inna historia. Ale bardzo szybka historia, że tak powiem. Długo opowiadać o szybkich historii. Też i poznałeś i zło, tak, poznałeś i tak, dobro. Tak. Dowiedziałeś się, kim jesteś, czy odczułeś już to. A dzisiaj zrobiliśmy jeszcze lepszą wędrówkę i ta przez to wyjaśnienie momentu w jego życiu jako nastolatek, po prostu weszliśmy w zasięg informacji, które się tylko przelewa. Dlatego mam nadzieję, że będzie dużo miło zaskoczonych, dużo odkryje tą prawdę i w sobie też. I to jest najważniejsze. Także czy chcecie Gracjany posłuchać, czy Gracjany gości posłuchać, to zostawiam wam sobie, każdemu osobna. Dlatego jestem tu po to, żeby to
przekazać Janie, żeby być pośrednikiem, umożliwić przekazanie. Jesteśmy tu pod ochroną i to się dzieje i tego nikt nie zatrzyma. Chyba, że wy sami wyłączycie sobie komputer i każdy sobie może sam zatrzymać. Ale to jest, jeden bierze, drugi nie. Jeden poznaje siebie, drugi nie. Zostaje w tym padole, inni się wznoszą, a będzie wzniesiony. Szkoda, że około 60% będzie wzniesionych, że nie 100. Ale jeżeli ktoś mówi na 100% zrobione, a auto będzie jeździło, to już szuka innego warsztatu, zanim zapłacisz i dasz do reparatury, tak? Tak. Nie ma. Myślę, że my się nauczyli tylko w procentach, w udowadnianiu, w tego. Tego nie ma, nie istnieje. Trzeba tym być, żeby to się stało. I tutaj. No też to. I najważniejsze są intencje. Tak. Różne rzeczy są w życiu, się pojawiają, ale jeżeli robimy coś z dobrą intencją, to nie musimy się niczego bać. Niczego. Także... Bo czasami różnie wychodzi w życiu. Czasami robimy coś i coś nie wyszło, ludzie się obwiniają. Miałem taki właśnie taki przekaz, że ważne są intencje. Jeżeli robisz coś z serca, ale coś wyszło nie tak, nie z twojej przyczyny, ale tym nie wiesz. Robisz coś z serca, to wystarczy. Tak samo jak weźmiesz tą szklaneczkę, łyczkę, mówię, Boże, jak ty mi dobrze zrobisz łyczek, tak. I zrobi dobrze. Otóż to. Bez tego pomyślenia całą szklankę wypijesz i wtedy pęcznieje żołądek i chce tak. Wyjść z powrotem, tak? Na tym to polega, tak, nie? Tak. Najważniejsze są intencje. No. Nic nie powstaje bez myśli najpierw. Także zabrakło nam czasu, żeby do groty kryształowej iść, tak? No to troszkę ten, nie jakoś rzeczywiście. Strasznie czas szybko. Tak, mamy gorąco, także wszystko się klei. Ale mam nadzieję, że żeście czas spędzili. Jest przepięknie, spędzili czas, naprawdę jest. Ja, mi jest ciężko wyrazić po prostu to, ale to były najfajniejsze wakacje w moim życiu. Naprawdę, nie porównywalnie. No, a co dalej będzie, to się wszystko okaże. Tak, każdy ma swój plan. O tych, tak powiedziałam, że każdy jest skierowany, jak przyjmuje, to odczuwa i da się z tym prądem leciuteńkim takim popychać do przodu. Zawsze tam dojdzie do swojego celu, nie do innych, tylko żeby tak było. Nie opierać się, bo to opieranie się to wywali gdzieś tam na boki kiedyś, albo na kamień wyrzuci. Tak, bo tak to jest. Nie? Tak jak z falą, tak i sobie. To jest plan, który już ma każda dusza w sobie i niech ten z tym planem idzie. A tu chodzi o to, posłuchajcie, co egzorcyści, co znaczy poddać się egzorcyzmom, a to aż rozkwita wszędzie, wszyscy wytrzepują diabłów z drogi. To ci jedyni tak by się tak do worka powsadzić i tak bić kijem i zawsze każde uderzenie trafi tego prawdziwego. No. W ten sposób. Tak. Dosłownie. Także na ten moment jest naprawdę nam, my tu mamy pocące momenty, nie? Tak. Siedzimy się, kleimy. Także chcemy też, by goście jeszcze skorzystali, żeby jeszcze nad morze popływać. Tak, jutro odlatują do południa. Schłodzić? Schłodzić się. 26 stopni. My się chłodzimy w morzu. 30. Naprawdę się chłodzimy w tym morzu. No, także on mi też ciurkiem już też się chce do wody. 3 metry pod ziemią jest chłodnie, pod wodą jest chłodnie. Kochani, tutaj to, co obejrzycie, tak jak powiedziałam, będzie przerwa z hipnozami, z gośćmi. Potem jak się zacznie sezon, pójdzie dalej. Także nie mówię, że mam nadzieję, bo nadzieja to jest matka głupich. W nadziei cały czas siedzieć w oczekiwaniu to niczego. Także jak tam jest zaprogramowane, jak tam góra sobie zaplanowała, tak to będzie. Jak się będziemy mieli zobaczyć, to się zobaczymy. I to mówię też każdemu. Także życzę wam przyjemnych wakacji. My tutaj oczyszczamy dalej, bo tutaj, tak powiedziałam, urlop jest tu na miejscu, tyle przy tych zwierząt, to nawet nie ma szansy, żeby gdzieś jechać, ale to jest miejsce urlopowe. Oczyszczamy dalej w tym czasie. I dodatkowo jeszcze
parę tematów będziemy rozwijać. I dodatkowo, tak, może z wahadełkiem jeszcze Wam pokażę parę rzeczy, których sama praktykuję, czy robię, czy używam od lat i to jest działa, także zobaczymy. No i w tym czasie chcę nagrać tą drugą część, moją książkę, także widzicie, potrzebuję trochę czasu też. No i przede wszystkim rodzina to jest na pierwszym miejscu, żeby być razem i cieszyć się, że jesteśmy. Dobrze, kochani, zostańcie zdrowi. Życzymy Wam miłego powrotu do domu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I zabierajcie, ile udźwigniecie, tak. Udźwigniecie ze sobą. I jesteśmy tak, napełnieni. Napełnieni. Dalsze informacje dostaniecie. Cierpliwości. Wszystko z czasem. Namaste. Zostańcie zdrowi.